Proszę Państwa, czy u każdego człowieka, w każdej społeczności są chwile, bez których nie można przejść obojętnie. Momenty wyjątkowe, skłaniające do refleksji i przemyśleń. Taką chwilą jest właśnie jubileusz 40-lecia szkoły. 40 lat to długi okres czasu. Przez te wszystkie lata szkoła była świadkiem i uczestnikiem wielu przemian społecznych, gospodarczych, administracyjnych i kolejnych reform oświaty. Pozostawiła trwałe pomniki swojej działalności na ziemi lubińskiej. I chociaż zmieniały się jej nazwy, najpierw zbiorcza szkoła gminna, następnie szkoła podstawowa nr 7, potem zespół szkół sportowych w gimnazjum i od tego roku z 5 liceum ogólnokształcącym, to dla wielu nasza szkoła jest po prostu siódemką. Od początku lat 80. sport uczynił z niej szkołę wyjątkową. Powstawały klasy sportowe, najpierw o profilu lekkoatletycznym i łyżwiarstwa szybkiego, a następnie piłki ręcznej, pływania, odrobu bieżącego, piłki nożnej i siatkówki. Dzisiaj w klasach sportowych mamy uczniów z całej Polski, a nawet z zagranicy. Natomiast wśród grona pedagogicznego pracuje niemała grupa absolwentów szkoły. To tutaj wiele roczników uczniów zdobywało wiedzę i umiejętności oraz rozwijało swoje talenty sportowe. Szkoła w ostatnim 40-leciu zmieniała swoje oblicze. Dzisiejsi uczniowie szkoły uczą się w nowoczesnej, skomputeryzowanej, odnowionej i dobrze wyposażonej szkole, wychodząc naprzeciw wymaganiom nowoczesnego społeczeństwa. Mają także możliwość korzystania z wielu obiektów sportowych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie ze strony prezydenta miasta Lubina, gminy miejskiej Lubin i starosta powiatowego. Dzięki środkom przeznaczonym na inwestycje, remonty, doposażenie w pomoce dydaktyczne, warunki nauki uczniów i pracy nauczycieli z roku na rok są coraz lepsze. Mamy dzisiaj bardzo wyjątkowy dzień, bo w zasadzie uzbierały się trzy okazje do świętowania. Pierwsza to jak co roku zgodnie z kalendarzem roku szkolnego to święto wszystkich pracowników oświaty, czyli Dzień Edukacji Narodowej. Druga okazja to piękny jubileusz, ponieważ Zespół Szkół Sportowych istnieje już 40 lat i postanowiliśmy właśnie dzisiaj podkreślić tę piękną rocznicę. I trzecia okazja, wyjątkowa za każdym razem dla nas nauczycieli, kiedy nowi uczniowie przekraczają próg szkoły. To jest zawsze dla nas święto, bo to znaczy, że i uczniowie, i rodzice obdarzają nas swoim zaufaniem. Jak Pani zdaniem szkoła zmieniła się z upływem lat? Poprzez nazwę, bo na początku była to zbiorcza szkoła gminna, potem szkoła podstawowa nr 7, potem zaczęły się pojawiać klasy sportowe i do nazwy już dołączano przymiotnik sportowa, szkoła. Wraz z reformą edukacji, z reformą oświaty, szkoła zyskała nazwę Zespół Szkół Sportowych i też stopniowo się rozwijała, bo w tej chwili w skład Zespołu Szkół Sportowych wchodzą trzy szkoły. Szkoła podstawowa, gimnazjum i od tego roku liceum. Wzbogacała się też szkoła o nowe dyscypliny sportowe. Zaczęło się wszystko od lekkoatletyki i łyżwiarstwa szybkiego, a następnie powstały klasy pływackie, piłki ręcznej. A również w tym roku szkolnym otworzyliśmy profil piłki siatkowej i w liceum piłkę nożną. Pani rozpoczęła pracę w oświacie? Tak się złożyło, że w tym roku też obchodzę jubileusz, ponieważ to właśnie w tej szkole stawiałam swoje pierwsze kroki jako nauczyciel. Minęło od tego momentu 25 lat. To tutaj rozwijałam się, uczyłam się od moich doświadczonych kolegów. Później pełniłam funkcję wicedyrektora
a w tej chwili rozpoczynam 5. rok na stanowisku dyrektora szkoły. Jak kiedyś wyglądały lekcje? Było też również takie życie pozalekcyjne? Tak, szkoła od zawsze tętniła życiem i ten gwar jest szkole przypisany i wtedy szkoła żyje, kiedy są uczniowie, kiedy się coś dzieje. Trzeba pamiętać, że był taki moment w historii szkoły, kiedy pracowano tutaj na 3 zmiany, praktycznie od świtu do zmierzchu, kiedy było bardzo dużo uczniów, kiedy było bardzo dużo oddziałów i zawsze dużo się działo. Było dużo imprez sportowych, dużo wyjazdów, konkursów. I tak jest do dzisiaj. Co by Pani mogła powiedzieć o współczesnej młodzieży teraz, właśnie o szkole? Czy dużo się zmieniło? Młodzież jest zawsze taka sama. To my dorośli musimy się przystosować do tego, aby znaleźć drogę do młodego pokolenia. Być może troszeczkę inaczej pracowało się przed 20 laty. Teraz mamy troszeczkę inne problemy. Społeczeństwo się bardziej skomputeryzowało. Może to jest bardziej teraz pokolenie obrazkowe i my też musimy wziąć to pod uwagę, planując proces dydaktyczny. Natomiast za każdym razem dzieci przychodzące do szkoły są pełne energii, pełne pomysłów i czasem chcą się czegoś nauczyć, czasem my musimy to na nich wymóc, ale tak naprawdę szkoła bez uczniów traci swój charakter, traci swój sens. Kiedyś Państwo z jakich pomocy naukowych, z jakich środków dydaktycznych korzystaliście, a co macie dziś? No właśnie. Tablica, czarna tablica i kreda. To był taki podstawowe wyposażenie w salach lekcyjnych, ale nie tylko. Były wspaniale wyposażone sale do techniki, ze stołami specjalnymi do prac, z imadłami, z różnymi pomocami do połączeń elektrycznych. Była sala do techniki dla dziewcząt, ponieważ te zajęcia kiedyś były prowadzone oddzielnie, gdzie były kuchenki gazowe i dziewczęta uczyły się gotować. Na pewno nie było tyle sprzętu elektronicznego, bo tego sprzętu w ogóle jeszcze nie było. Natomiast w tej chwili wiele pomocy dydaktycznych jest zastępowana na przykład przez tablice multimedialne, których mamy sporo w naszej szkole. Internet, bo to też jest właśnie wychodzenie naprzeciw zmianom, które zachodzą w społeczeństwie. Czego Pani chciałaby życzyć nauczycielom, uczniom z okazji 40-lecia Państwa placówki? Nauczycielom z okazji ich święta i z okazji jubileuszu chciałabym życzyć satysfakcji z pracy zawodowej, aby każdy dzień spędzony z uczniami przynosił radość i oczekiwane efekty. A jubilatce, 7, życzę, aby tętniła gwarem przez następne 10-lecia. Jesteśmy już po jednej akademii, ponieważ dzisiaj o godzinie 9 uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej zostawali uroczyście przyjęci do szkoły podstawowej. Natomiast o godzinie 11 rozpoczyna się uroczysta akademia, która łączy te 3 okazje, o których mówiłam na początku. Będą podczas tej uroczystości uczniowie klas pierwszych gimnazjum i klas pierwszych liceum ślubować na sztandar szkoły w obecności wielu zaproszonych gości. Na tę
wspaniałą uroczystość zaprosiliśmy przedstawicieli władz miasta, pana starostę, pana prezydenta, przewodniczącego Rady Miasta oraz inne osoby, które zechciały przyjąć zaproszenie i uświetnią naszą uroczystość. Panie starosto, pani przewodnicząca, panie doradco, proszę przyjąć wyrazem podziękowania za troskę o rozwój szkoły. Wiemy, że nie jesteśmy sami i zawsze możemy liczyć na państwa pomoc i życzliwość. Podczas 4 tysięcioleci szkoły pracowało wielu nauczycieli, pracowników szkoły, którzy tworzyli historię i tradycje szkoły, a twórczym talentem pedagogicznym prowadzili drogę do sukcesu uczniów. Z tego miejsca pragnę wyrazić największe uznanie dla moich znamienitych poprzedników, dyrektorów i wicedyrektorów szkoły, którzy zostawili w murach tej szkoły swoją pracę, zapał pedagogiczny, energię. Przyjmijcie Państwo podziękowania za to, że mogliśmy się uczyć od Was tego, co najlepsze, aby z dumą kontynuować Wasze dzieło. Świetna szkoła, co widać na zewnątrz i jak wygląda, jakie ma obiekty sportowe. Wspomnę tu o nowoczesnym basenie, ale także o całym ośrodku sportu i rekreacji, z którego na co dzień mogą korzystać uczniowie szkoły. A czego chciałby Pan życzyć nauczycielom z okazji dzisiejszego ich święta, jak również uczniom z okazji 40-lecia? Przede wszystkim zdrowia i wytrwałości, bo na pewno nie jest to łatwa praca. No i szczególnych osiągnięć, bo chodzą także do tej szkoły moje dzieci, także serdecznie im kibicuję, im i moim dzieciom.